Have you been wondering how to find the best salon in your area? Don't worry, we're here to help. It's really simple when you know the right questions to ask. Today we're sitting down with a local health and beauty expert who'll share some great tips on searching for a salon that'll have you feeling fantastic in no time. Czego powinien szukać klient, próbując znaleźć najlepszego fryzjera do swoich potrzeb? Problem polega na tym, że znalezienie odpowiedniego fryzjera może być naprawdę trudne. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie musi tak być, jeśli wiesz, jakie pytanie zadać i czego szukać. Pierwszym pytaniem do Twojego fryzjera będzie to pytanie o wiedzę i doświadczenie, bo nie wystarczy tylko wieloletnie doświadczenie Twojego fryzjera. Ale ważne też jest to, że trendy zmieniają się z roku na rok. I dlatego właśnie Twój fryzjer powinien szkolić się i być na bieżąco. Przeanalizuj zdjęcia ze swoich ostatnich 5 lat. Jeśli Twoje zdjęcia będą wyglądały tak samo, to znaczy, że Twój fryzjer nie zaproponował Ci czegoś, co jest w danym momencie odpowiednie do Twojego wieku. Drugim punktem jest to odpowiedni dobór fryzury i koloryzacji do kształtu twarzy i Twojej karnacji. To jest kluczowe do osiągnięcia Twojego naturalnego wyglądu. Punktem trzecim jest to, że musisz czuć się komfortowo z osobą, której powierzasz swój wygląd. Twój fryzjer powinien przeprowadzić wywiad z klientem, powinien poznać Twoje preferencje, powinien sprawdzić dokładnie kolor Twojej cery, kształt Twojej twarzy, aby mógł w odpowiedni sposób wybrać odpowiednią koloryzację albo strzyżenie. And there you have it. It's simple to stay focused with the right professional. Excited? Need more information? You can reach today's expert at the number on your screen. Thanks for joining us.